poprzednio w Batman Arkham City. Speak. Oh, Batman, you sound impatient. That is good. That is very good. You'll need that to solve my little game. You may have heard that I have been providing salvation to the mindless drones lucky enough to answer my calls. How does it feel, Wayne, to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad, full of rage? Or does that outfit help bury your feelings, hiding your true self? Oh, you are a truly extraordinary specimen. I look forward to breaking you. Out of my way, Quinn. Leave us alone, B-Man! Just leave me with him. I said move! This is all your fault! You've hounded him for years, beat him to a pulp, and for what? Why are you so mean? Surprise! You fell for the old fake Joker gag, Batman! Batter up! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie i witam się z wami bardzo serdecznie. W czwartym odcinku zagrajmy w Batman Arkham City. I witam się z wami jako Catwoman, na którą gra przełączyła nas w poprzednim odcinku, czy raczej pod jego koniec. I lecimy do kryjówki Catwoman, ażeby zgarnąć jakieś jej te... jakieś jej rzeczy. I okej, kryjówka jest tutaj. Two-Face said she lives somewhere near here. So what? How does he know? How am I supposed to know? I don't question the boss. You shouldn't either. I know. But how can he be so pissed all of a sudden anyway? Oh, I don't know. Maybe it's because Catwoman left him hanging over that acid tank. Really? Yeah. He had her just where he wanted her, and that bitch broke free. Seriously? How come I miss all this stuff? Maybe it's because you spend half your life eating that crap in those tins, and the other half on a crapper. Yeah, there's something wrong with it. Then here's an idea. Stop eating it, and find out where Catwoman's been hiding. To ci pomogę. Jest nad wami. What's Catwoman doing here? Nie wiem, z tego co...
Wiecie, ponoć tu żyje, więc pomyśl, co może tu robić. I rozwałka. Okej. No to? O, ale patrzcie, jak mili się w sensie kotecki. A dobra, do mieszkania. It's good to be home. Kolce. Broń przeciwpiechotna, którą można wykorzystać do zastawiania pułapek na przeciwników. Każdy, kto nadepnie na kolce, potknie się i upadnie na ziemię. No to nie do końca tak działa, bo... Koleś ewidentnie, czy koleś, kolek to na czego nadepnął, bardziej zacząłby skakać najpierw, a potem by spadł i podskoczyłby na jakiś metr do góry, nie? I kulki. Broń, która służy do ogłuszania przeciwników. W walce wykorzystaj przyciski szybkiego użycia, żeby rzucić 3 kulki naraz, nie tracąc kombinacji. Okej. Okay, Selena, time to find Ivy. Let's hope she's forgiven me. Of course she has. She wouldn't hold a grudge. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że raczej Poison Ivy jest trochę pamiętliwa. Biorąc pod uwagę, co zrobiła, co chciała zrobić Batmanowi tylko i wyłącznie za to, że ten ją z powrotem do celi wtegował. Także... Ja bym uważał, Selina, na twoim miejscu. Ja bym uważał, ale... Sama się przekonasz, jak to ma fungować. Okej. Okej, nie sądziłem, że akurat Catwoman może to trofeum podnieść. Myślałem, że to jest zarezerwowane dla Batmana, ale dobra. No bo wiecie, Batman nie może raczej podnieść trofeum dla Catwoman, więc czemu ona miała... Wiecie, takie miałem... Miałem taką przekminę, co nie? Więc dlaczego Catwoman... Czy wróć, dlaczego Batman miałby podnosić... Nie. Kurde. Muszę zaraz zgubię. Dobra, to jest tylko dla Batmana, bo Catwoman nie szybuje. Dobra, bo się zaraz autentycznie zgubię. Batman raczej nie może podnosić trofeów Catwoman. Stąd też miałem... Był taki mój wniosek, że Catwoman też... nie będzie potrafiła zrobić tego z trofeami dla Batucha. Uff. Okej, mogę walczyć, ale żeby nie tracić czasu na odcinku, no to lecę dalej. To jak jest chyba być jakieś sneaky sekwencja. Well, what do we have here? Weird out of place plants, check. Mindless hypnotized henchmen, check. The oh so subtle odor of rotting pumpkins, check. Looks like I've found the entrance to Ivy's lair. Are you bloody serious? New plan. We search the room for the bitch. Look everywhere. We'll find her, and when we do, she's dead. No. Jeden. Drugi zszedł na dół, tak? Drugi zszedł na dół. Będzie knockout? Może by był, gdybym się mu nie pokazał. Dobra, podcięcie. Gleba. Dobra, i lecimy dalej. Tu. No, to ewidentnie da się zniszczyć, tylko oczywiście jako Batman jestem na 90% pewny, że będzie tam jakieś trofeum do zdobycia. O, i tutaj na przykład jest też trofeum dla Catwoman. I co, zbiorę? Zbiorę, bo jest dosłownie po drodze. Dobra, jak tam? Nie to. Jak tam poziom?
No, jeszcze troszkę brakuje. O, impuls elektryczny. Nowe. Analiza środowiska. A to już? A to... A, no tak, bo trofeum znalazłem, zanalizowałem, no i naznaczyłem. Okej. Okay. Czyli teraz już ewentualnie mógłbym ogarniać sobie te wymalowane znaki zapytania widoczne tylko w trybie detektywa. Ale coś mi mówi, że do tego czasu już mi się chyba zdąży Riddler odezwać. No bo za cicho. Za cicho jest. Za długo go nie ma. Okej, okay, cios biczem i podcięcie biczem. Bez najgorsza, bo ja po prostu nie wiem, jak długo mi zajmie. Czy jak długo mi zajmie w ogóle gra. Oh, come on. You're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all! Oh, they were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that... Come on, Red. Can't we just... Oh, for the love of... Hey Pammy, here's an idea. If you want a boyfriend, how about trying the dating route? Beats this voodoo crap. Aj, no kurde, akurat. Wiesz, co mnie naprawdę irytuje w tym ogłuszeniu na ziemi? Fakt, jak długo zajmuje zarówno absolutnie każdej postaci, która to wykonuje, wykonanie tego knockoutu. Okej, ale widzę, że są przeciwnicy, czy przeciwnicy. Z buziaczkiem. A w sumie ciekawe, czy ona ma też te... Czy ona ma też te gadżety kombinacyjne? To musiałbym nabić sobie. No, to mi się już niestety nie uda. Are we done yet, Ivy? I just want to talk, that's all. Okej, wiecie co? Chyba sobie wykupię ten cios biczem. No bo hej, czemu nie? A, dobra, to jest x i kwadrat. Nie wiem, ile jeszcze potrwa... Nie wiem, potrwa jeszcze ta walka, ale... Spent weeks perfecting the toxins that will destroy your pathetic meat sack of a body. Okay, fine. Ow. Okay. Nie sądzę, że gatun... Znaczy w sumie, czemu nie miałaby tego mieć? No i poleciała by. I just need your help. Never. Not again. Ale rąk to już jej nie związała. You've got some nerve, Selena. Zajebisty cliffhanger. Think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you.
Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with you. Co jest? Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now there's a teeny little bit of me in you too, bats. Oh, come on. Don't tell me it's not what you've always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Oh, didn't I say? I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. So that's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Hold tight. I'll be in touch! Ten telefon na klacie. I'm listening. Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, Bat, cheer up. It won't kill you. Oops. Where is the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it, but he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. Ty tak na poważnie? Rozwaliłeś telefon gołą ręką, ale kartę z nim nie uszkodziłeś? Alfred, Joker's poisoned me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter out there. I noticed. I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. No, nie zdążyłem. Szkoda. Dobra, tu jest co? Augmented reality training online. Tu jest trening rzeczywistości rozszerzonej. O, tu jest pening z tytanem. Dobra, no, tak, że jest po drodze do swojego dziabne. Siedziba policji. Nie, no, mam go znaleźć, więc raczej nie będę miał znacznika prosto do niego. Ej, ale patrzcie, kurde. Przecież tam jest azyl. A jak zeskanuje? Dobra. Jeśli jest to jakiś element element jakiejś zagadki, czy tutaj rozwiązanie, to jestem za daleko, bym je załapał. Dobra, czyli tak, szybko po pojemnik, bo jestem blisko, a potem lecimy szukać Freeza. A właśnie, miałem pokazać wam ten. Trofea. Tu, tutaj. Ej, ten też, czemu nie ma pokazanego od razu tego? Tak jest z Jokerem, ale widzicie, co się z Jokerem stało? Że jego twarz zaczęła zdychać, tak, i to w dość dużym momencie. W dużym procencie, o! Tak to powiem. Dobra, macie tutaj życiorys od Mr. Freeza alias Wiktora Freeza. Jeśli dobrze wymawiam nazwisko. A mam nadzieję, że tak. Okej, okay, trafię. Trafiłem. Milutko. Okej, okay, tu chyba jest skradanie. Oni pogadają więcej, dobra. Puffed up like some kind of monster. Yeah, but he had to inject it, didn't he?
We're safe just guarding it. I don't know. No one told me nothing about guarding freaking Titan crates. It's the bat. No ty se jaja chyba robisz. Dobra, następnym razem jak będzie ktoś gadał, ja się nie ruszam z miejsca. Właśnie, rój nietoperze jak wygląda. A, fajnie. Szkoda, że nie mogę od razu po nim przejść do tej, do rozwałki, no ale mówi się trudno. Dobra. This Titan container is well protected. The only way to destroy it is to use explosive gel. No to było do przewidzenia akurat. A w sumie tu. No, oczywiście, że zagadka. A, na hakierowanie, dobra. Myślę, że zastanawiałem o co kamam. Are you bloody serious? Czy ty naprawdę... Nie wierzę. U na serio, nie ma zasięgu na to? No przez... Nie no, to jest jakaś porażka normalnie. Dlaczego ja nie mam na to zasięgu? Nic to, oznaczę to sobie. Chociaż... Ale to jest jakaś porażka. Dlaczego on tego nie ma, nie może namierzyć? Tata, nie pomóż tego na pewno. So I guess you're the one who's gonna start hurting. Oh, please, no. Shut up. I'm gonna enjoy this. Nie, nie będziesz. A co się będę? Instant KO. Dobra, tu gdzieś uciekł. I'm not happy about this. Me neither. I thought he was gonna kill me. Thanks. Ale to był quest poboczny. Brutalne działania. Powstrzymaj akty przemocy wobec więźniów politycznych w Arkham City. 6%. Okej. Okay. I to nie jest ozna... Ja pierdziele, serio. Czyli mówiąc krótko, to będzie... Dobra, tutaj też potrzebuję wyrzutni. Więc proszę mi to oznaczyć. To się będzie odpalało w losowych momentach na mapie. Ja będę musiał do tego iść, bo inaczej mi to przepadnie. Ja życzę powodzenia. Obviously, że to nie mogło być aż tak proste. Ale zbytnio trudne też nie było. Musiałeś, co nie? My flesh is begging you to fail, Batman. Will you? Ring, ring. Cudownie. Okej, okay, już 20 minut. Okej, okay, gdzieś tam. Freeze's lab must be this way. I'm definitely heading toward the coldest point. Raczej nie, Joker. Czy on naprawdę musiał wybrać akurat telefon, który jest po drugiej stronie cholernego Arkham City?
Ale przynajmniej wiem, że leciałem w dobrym kierunku. A ponieważ jedyne większe miejsce, które może być laboratorium, to komisariat policji, to właśnie tam muszę się udać. O, proszę, tutaj się gra zaczęła. Jako Bruce Wayne. Dobra, to tak. Kamera out. No. Ja bym chciał z tym Freezem pogadać w tym odcinku, ludzie. Umożliwcie mi to, proszę. O, tu jest telefon, jest szatry detektywa. Gadaj. The Iceberg Lounge was crawling with the disgusting flesh of humanity. You could find anything there. If you had the money, of course. At the beginning, I seemed to be winning. The cards all went my way, and I found myself at the owner's table. For some reason, I thought I would win. That he would play fair. I looked around the table. I saw the people I was against. Card sharks, thugs, princes, and the disgusting midget who ran the place. One by one, they all lost or folded. The chips were piling up, and it was just him and me. Żeby nie poszło za szybko, ale już jestem w połowie chyba. Tyle dobrego. Czy tu jest pojemnik z tytanem? Super. Jak ci się rozgadali fajnie, to akurat ten musiał im przerwać gadkę. Ale w jakim sensie rozpoznano nową misję poboczną? Dobra, co się dzieje? I'm trapped on the roof of the Gotham FM building up to the north. I don't know how much longer I can stay hidden. Someone's trying to kill me. Okej. O, ty, widziałem tego. Dobra, to jest oznaczone. Tutaj mam ten cały atak w toku. Słuchaj, na tego całego więźnia politycznego. Gdzie? Prawie na miny spadłem. Brawo ja. O, dobra, już widzę typa. Niestety troszkę już go obił. A teraz ja go obiję. Ziomek uratowany, a ja wracam do questa fabularnego i lecę na ten komisariat. Dobra, to o Batmanie. Nie wiem, tak odcinek trwający prawie już 25 minut, a ja w nim ledwo coś odzywałem. Mi se pogadali. CPD building. Freeze must be using one of the old forensic labs. I've got to get in there. Tak jak przypuszczałem. The door. It's shut tight. So what now? You two keep trying to get in. I'll blow their faces off if they try to get out. And then what? We just grab Freeze and take him back to the Joker? Sounds like a plan. Anybody got anything to smoke? Nah, I'm out. Since Joker and Penguin went to war, it's getting harder and harder to get what you need in here. I know what you mean. Maybe Penguin's crew's got some. Guess we could find out after we kill them all. No, się przekonam. Ja, kiedy ich sobie zgarnę. Dobra. No wy se chyba jaja robicie. No tam! Ja autentycznie... Jezus Maria!
Ale on wygląda przerażająco teraz. Z tą facjatą. Jeszcze patrzcie tu, on tu. On tu wygląda totalnie inaczej niż to, co było przed chwilą. Ale to, co teraz się przed chwilą zdarzyło, to był jakiś żart. No bez... Dobra, trudno. Hendorze to. Chodź, kolego. O, nie do końca to miałem na myśli, ale... To działało. Dobra, atak z góry. Bomba dymna. Rozwałka. Już naprawdę nie mam teraz ochoty, żeby znowu ich robić po cichu. Coś powiesz? Nic. No to lecimy. Able to listen into all of Penguin's communications. To jest dość interesujące, że autentycznie cały ten deszyfrator wystarczy tego, że zastrzyj sobie kartę i już możesz przechwytywać wszelakie transmisje. I z automatu wraz do środka. Ciekawie. Policja Gotham City. Joker's crew are still outside, Mr. Cobblepot. Good. Make sure it stays that way. No problem. Now listen up. Boss wants this place held tight. No one in or out. You see one of Joker's crew? Waste them. What about Batman? Kill him too. Just like that? Just like that. Penguin's thugs have got this room locked down tight. I need to find a different way in. Czyli co, pewnie górą? Okay, oni czegoś szukają, tylko pytanie czego? Dobra, tutaj drugie. Drugie już, chyba czwarte trofeum. Dobra, znalazłem swoje przejście. Oczywiście wentylacją. To jeszcze zrozumiem, jak on to potrafi. Distrait. Are you telling me that you are all so incompetent that you need me to come down here and help you search a room? No. I mean. Well, it sounds like that's what you're saying. Please, Mr. Cobblepot. I didn't mean. We'll find you. Oh yeah, one last thing. I hear Batman's coming your way. Good luck! A ten co taki zadowolony? Penguin's keeping track of his crew using heartbeat monitors. He'll know each time I take someone out. I need to move quickly. Warto wiedzieć. Dobra, trzech już padło. I zostało dwóch. O, i dopiero tu jest ten knockout potrzebny. Znaczy potrzebny, wprowadzony. No tak chodzi, szuka. Surprise! Where's Freeze? He's in the museum. Penguin's got him. I'm sorry, Mr. Cobblepot. He made me tell him. You can have him, Batman. I'm safe and sound here in my museum. Try and get me if you like. I've got plenty of surprises ready for you if you do. Starting right now. That doesn't sound good. No, ewidentnie coś chyba właśnie wybuchło.
Nie widzę innej opcji dla trzęsienia ziemi. Alfred. Hello, sir. Have you retrieved the cure from Mr. Freeze? There were complications. Penguin has got his hands on Freeze and trapped me in the GCPD building. You do realize that you will actually die if you don't get this cure soon. Thanks for reminding me, Alfred. I'm in a police building. Cobblepot's obviously bribed some official into giving him the lock codes for the municipal structures. I'm downloading the unlock codes right now. Are you bloody serious? Poważnie. Teraz. Teraz ściągnąłeś kody? Przecież to zakrywał kpinę. No, jaka modyfikacja się lecę odblokowała? Coś do gadżetu. Wzmacniacz mocy i zasięgu deszyfratora. I co jak co, ale pod zasięg pójdę z wielką chęcią. I już nawet mam totalnie gdzieś modyfikację walki. Ja ten zasięg biorę. Bo im wcześniej będę to miał, tym... No mówiłem, że coś wybuchło. Tym lepiej dla mnie. Say, I told you it'd work. Blow the bridges, cut off the cloud's forces. Easy. But Mr. Cobblepot, we're stuck too. So, we can't get back. And your point is... Well, it's just... You've left us over here with the Joker's crew. Try and take some of them down before you die, son. You bastard. Gościa, czego ty się spodziewałeś? We have visual on the explosion. Thermal scans show multiple detonation points. Over. Roger that, AT3. It appears that Mr. Cobblepot has made his move. Leave them to it. It will be interesting to witness how things progress as we approach Protocol 10. Affirmative. AT3, continue your patrol. Out. Ja nawet nie reaguję na tego Strange'a, bo tu nie ma na co reagować. No i do muzeum. Po drugiej stronie Arkham City. Dobra, ale tak... Proszę, wiecie co? Nie. To sobie zostawię na później. Na razie... Lecę do muzeum, żeby na koniec odcinka jeszcze mieć jakiś checkpoint w miarę blisko fabuły. I znowu jakaś misja poboczna? Your command, this is AT5. I have visual on the church. Are there signs of life? Thermal scans reveal no movement. It's empty. Good. Leave Cash and his pathetic team to die. They were never part of our mission. Oho, a ja chyba wiem, czyja to sprawka. Biorąc pod uwagę taki wystrój. Serio? A tego czemu wielce nie mogę? Serio? Wow. To, że się to przemyślał? Dobra. Centrum medyczne ponoć puste. Oh no! Where have they gone? Could it be that while you were out doing what you do, I, the Riddler, snuck in and took all those poor, stupid fools? Where have you taken them? Questions, questions, Dark Knight. It's not you who needs answers here, it's me. You answer my riddles and I tell you where they are. You answer my riddles and they don't die. So... Shall we begin?
I'm an instrument whose music always comes from the heart. What am I? No, jedyny instrument w tym pomieszczeniu. Well done! See, you can do it! Solve enough of my carefully constructed conundrums, and I'll tell you where the rest of my hostages are. The first is in the courtroom. I suggest you hurry. He may have been sentenced already. Okay. Don't get too comfortable, Dark Knight. All through Arkham City, deep, deep undercover, are people working to ensure that I am informed of what the other so-called super criminals are planning. Now, one of them is arranging a little welcoming committee for you outside. Ej, ten gość jest naprawdę skończonym debilem. Po co on się w ogóle tym chwali? Serio, po co on się tym chwali? To jest ostatnia rzecz, jaką ja bym się chwalił. Aha. Przeczuwam drugą... Przeczuwam, że to też jest zagadka. No. Tak. Aaron Cash. Ej, to akurat... Fajna gra słowna, ale... Ty, o, ty, co tam było? Ty macie historię. I tu jeszcze. Aha, okej. Okay. Czyli to, co zgarnąłem za tamto. O, coś do Jokera jakieś nagranie widzę. Ale wiecie co, to puszczę w kolejnym odcinku. Na razie. Ten odcinek kończę. A z wami powitam się w komitecie powitalnym. Ode mnie to tyle. Widzimy się później. Cześć!